Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Stefan Hula, Stefan, ja Ci gwarantuję, że już nigdy nie zapytam o wiek, czy to doświadczenie daje o sobie znać, czy ten PESEL kopie. No jak młodzieniaszek, skok po skoku, 5 prób ocenianych i to wszystko w ciągu, ja wiem, 2 godzin z hakiem. No, powiem, że było intensywnie. Przerwy między też tymi super teamami nie były zbyt długie, więc tak naprawdę przychodziłem do szatni, nawet się nie przebierałem. Kacper, serwisman, ledwo co... Boże, Kamil, przepraszam, ledwo co zdążył zrobić narty i trzeba było iść do góry. Po czym potem mieliśmy jeszcze ceremonię i też przyszedłem do szatni, plecak tylko zapakowałem i poszedłem do góry bez żadnej rozgrzewki już później i nic takiego. Więc no, było tak, jak to powiedziałem na początku, bardzo intensywnie. Przede wszystkim gratuluję, bo to pierwsze podium letniego Grand Prix dla Ciebie w karierze, w duecie, w tym nowym formacie. Jak to wszystko oceniasz, jak się czułeś? Oczywiście było intensywnie, natomiast no znowu była walka o te wysokie cele. Dziękuję. Powiem tak, no, było troszkę takiej presji, bo wczoraj żeśmy z Pawłem dość dobrze skakali i wiadomo było, że jest szansa powalczyć o podium. Udało się, jesteśmy bardzo zadowoleni, że stanęliśmy na tym drugim miejscu. No, troszkę brakło tam do zwycięstwa, ale myślę, że skoki były w porządku. I co? W indywidualnym też, kolejny raz tu jestem 6. Też się bardzo cieszę i cieszę się, Paweł, pierwszy raz w karierze wstaje na podium. Więc super, taki udany, bardzo pozytywny weekend dla nas. Ze skoczni dopiero sprzątano podium po duecie, a Ty właśnie biegłeś na górę, na wyciąg. Myślę, mało czasu na odpoczynek, ale pierwszy skok konkursowy w indywidualnym, no i poza rozmiar skoczni. No, w sumie fajny skok był, bardzo fajny, wiadomo, też warunki były dobre, ale mimo wszystko skok bardzo udany, ale chyba najlepszy z tych wszystkich był drugi skok w super teamie i drugi skok w indywidualnym. Także, ale ogólnie na plus. Tabela nareszcie oddaje to, co czujesz, że jest ok, jest w porządku, że to idzie po dobrych torach? No w sumie chyba tak, chyba oddaje. Zaczynam przekładać te skoki gdzieś tam z treningów na zawody. Jak się oddaje dobre skoki na zawodach, to też przychodzi większa pewność siebie i tak to wygląda w tym sporcie. Mam nadzieję, że tak pójdzie dalej. Tutaj trenera Turnbichlera nie ma, ale widziałem, że udostępnił już na Instagramie grafikę z podium w duecie. Masz taką świadomość, że trener obserwuje, zerka i mimo tego, że jesteś członkiem grupy bazowej, to ta furtka jest cały czas otwarta i należy tutaj walczyć o każdy punkt? No jeżeli będę dobrze się spisywał, będę w dobrej dyspozycji i pokażę to na skoczni, myślę, że trener na to zerka i ta furtka jest otwarta. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Póki co, tak jak mówię, jestem... zadowolony z tych skoków, zadowolony z weekendu i trzeba dalej pracować. Wiesz już, co dalej w kontekście startowym? Coś tam wiem, ale oficjalnie to wszystko będzie powiedziane. Będziemy wypatrywać. Dziękuję i gratuluję podium oraz 6. miejsca. Dziękuję bardzo.